Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Dziś wejdziemy do świata polskiej mafii lat 90. To wtedy w Polsce faktyczną władzę sprawowali bezkarni przestępcy. Skorumpowana często policja przymykała oczy na zorganizowaną przestępczość, a jedynym zagrożeniem dla mafiozów byli inni mafiozi. Dzisiaj, kiedy Polska zapomniała o codziennych porachunkach, wojnach o wpływy i strzelaninach na ulicach wielu miast, ponownie wraca moda na starych gangsterów, z których na siłę chce się zrobić celebrytów. Za każdym z tych przypadków stoi chęć zarobku. Jedni myślą, że mając za sobą byłego bossa mafii, ich przedsięwzięcie pobije rekordy oglądalności. Inni chcą, aby ekranizacja wypełniła kinowe sale. Ale jest jeden przestępca, z którego nie trzeba robić celebryty na siłę. Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, stał się nim jeszcze za życia. Kim był i jak zginął Nikoś, o tym w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, chciałbym jeszcze pochwalić się tym, że zostałem doceniony i zaproszony przez samego YouTube'a do współpracy przy promocji YouTube z usługą premium. Być może niektórzy z Was już z niej korzystają. Polecam ją szczególnie miłośnikom podcastów i słuchowisk, ale oczywiście nie tylko. Czy zdarzyło Wam się kiedyś słuchać mojego podcastu i w najciekawszym momencie wyskoczyła Wam reklama? YouTube z usługą premium to nie tylko brak reklam, ale również odtwarzanie w tle i pobieranie ulubionych filmów, aby wrócić do nich, na przykład gdy jesteście w podróży i nie macie dostępu do internetu. Moi drodzy, jeżeli nie korzystaliście jeszcze z usługi YouTube Premium, to zachęcam Was do wypróbowania jej bezpłatnie przez 30 dni, po których bez żadnych konsekwencji możecie zrezygnować. Sam sprawdziłem i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to wejście na wyższy poziom. Mam nadzieję, że dacie się przekonać i sprawdzicie, a teraz pora na dzisiejszy podcast. Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, urodził się 29 czerwca 1954 roku w Pruszczu Gdańskim. Tam też dorastał. Pracował w Gdańsku jako ochroniarz w nocnych klubach, choć z wykształcenia był ogrodnikiem. Jak to się stało, że człowiek, na którego wołano ojciec chrzestny trójmiejskiej mafii, stał się celebrytą? Zanim jednak Nikoś trafił na piedestał, zaczął zarabiać na życie jako cinkciarz. Był też prekursorem przemytu kradzionych samochodów z Niemiec do Polski. Z początkiem lat 80. był już postacią ogólnie rozpoznawalną. To właśnie Nikoś został sponsorem klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk, a w 1982 roku ówczesny prezydent miasta wręczył mu tytuł zasłużonego dla Gdańska. W połowie lat 80. Nikoś wyemigrował do Niemiec. Osiadł w Hamburgu, skąd w dalszym ciągu kierował grupą zajmującą się kradzieżą samochodów. Wpadł w ręce policji w Berlinie, gdy zatrzymano go za kierownicą kradzionego Audi. Niemiecki sąd skazał go na rok i 9 miesięcy więzienia, ale Nikoś był sprytniejszy. Po zaledwie 3 miesiącach odsiadki uciekł z więzienia. Podczas widzenia zamienił się ubraniami z bratem i po prostu wyszedł. Sprawa wyszła na jaw dopiero po 3 miesiącach. Będąc poszukiwanym, wrócił do Polski. Był początek lat 90. Nikoś najpierw w Krakowie wymknął się z policyjnej obławy, a później, gdy już został złapany, uciekł z policyjnego konwoju. W roku 1993 został zatrzymany i skazany na karę 2 lat więzienia, ale zakład opuścił znacznie szybciej. Łapówki wręczane funkcjonariuszom służby więziennej zrobiły swoje. Nikoś dostał opinię wzorowego więźnia i mógł wyjść za dobre sprawowanie. W roku 1997 trafił na wielki ekran. Reżyser Olaf Lubaszenko zaprosił go do swojego filmu pod tytułem Sztos, gdzie Nikoś zagrał niewielki epizod. Nikodem Skotarczak był bez wątpienia jednym z najbardziej wpływowych gangsterów w Polsce. Ale jego przeszłość okazała się nie być wzorem dla przestępczego kodeksu. Według dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej okazuje się, że on i kilku innych podobnych współpracowali z milicją, służbą bezpieczeństwa i wojskową służbą wewnętrzną. Być może dlatego mógł działać na tak wielką skalę, bo chroniły go służby specjalne.
Nikoś zbudował ogromną maszynę zatrudniającą blisko 300 osób zaangażowanych w przemyt. Od złodziei poprzez przemytników, urzędników wyrabiających fałszywe dokumenty, a na celnikach kończąc. Jednak życie gangstera, choć pełne bogactwa i władzy, było krótkie. Skończył jak wielu innych, na państwowym cmentarzu. Zabójstwo Nikosia to do dziś najbardziej tajemnicza i nierozwiązana gangsterska egzekucja. Zginął wiosną 1998 roku w agencji towarzyskiej. Najprawdopodobniej jego problemy rozpoczęły się w kwietniu 1996 roku. To właśnie wtedy, po odsiadce w hiszpańskim więzieniu, do Polski wrócił jego były goryl Wiesław K. pseudonim Arnold. Jego ambicje sięgały wysoko. Chciał przejąć władzę nad Trójmiastem, co rzecz jasna kłóciło się z interesami Nikosia. Problem w tym, że Arnold miał kontakty zarówno we włoskiej, jak i kolumbijskiej mafii oraz poparcie Pruszkowa. Miał też poparcie wielu młodych przestępców, którzy chcieli być tacy jak Arnold, Nikoś i im podobni. 18 maja 1997 roku Arnold zginął z rąk płatnego mordercy. I choć nigdy nie złapano sprawców zabójstwa, to podejrzewano, że był nim niejaki Sergiej S. z klubu płatnych morderców. Pomińmy już historię, dlaczego podejrzewano akurat jego, bo ważniejszym jest fakt, że to wydarzenie rozpoczęło wojnę gangów na zachodniej granicy. W wyniku strzelanin, egzekucji i podkładania ładunków wybuchowych życie straciło co najmniej 5 osób, 6 zostało rannych, a 2 zaginęły bez śladu. I są to tylko oficjalne dane. Większość zabitych i rannych miało zaledwie około 20 lat. Ginęli za swoich idoli, którzy usiłowali siłą zwiększyć swoje wpływy za przemyt spirytusu. Kariera Nikosia skończyła się 23 kwietnia 1998 roku. Tego dnia wraz z żoną udał się na imprezę imieninową do znajomego Wojciecha K. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, a następnie imprezowicze udali się do agencji towarzyskiej Las Vegas. W lokalu było kilka prostytutek, sprzątaczki, barman i gangster pseudonim Cveik. Po pewnym czasie w agencji zjawili się także ochroniarze Nikosia. Jednak rano, podczas śniadania, lokal nagle opustoszał. Przy jednym stoliku siedzieli wówczas Nikoś, Wojciech K. wraz ze swoimi partnerkami. Wtedy do sali weszło dwóch zamaskowanych ludzi. Jeden z nich wyjął pistolet i oddał do Nikosia 6 strzałów, trafiając w głowę oraz brzuch. Jedna z kul trafiła w kolano Wojciecha K. Pewnym było to, że zamach na życie gangstera był precyzyjnie zaplanowany. Ktoś znał rozkład pomieszczeń agencji towarzyskiej. Sprawcy wiedzieli też, kto jest wewnątrz, a nawet który stolik zajmuje. Zastanawiającym jest też fakt, że chwilę przed atakiem ochrona Nikosia również rozpłynęła się w powietrzu. Być może sam Nikodem zdawał sobie sprawę z tego, że jego dni są policzone. Kilka tygodni wcześniej inny gangster ostrzegł go, że jest na celowniku gangsterów, którzy wydali na niego zlecenie. Nikoś kupił sobie nawet kamizelkę kuloodporną, ale na niewiele mu się to zdało. Na jego pogrzebie pojawili się gangsterzy z całej Polski. Być może wśród nich był też zleceniodawca, a może i sam wykonawca egzekucji. Pytań o zabójstwo Nikosia było wiele. Dlaczego zginął? Czy było to zlecenie Pruszkowa za to, że współpracował z wariatem i dziadem? A może była to robota krakowiaka za to, że Nikoś chciał wejść na rynek katowicki? Jest też wersja mówiąca o tym, że za zabójstwem gangstera stali Rosjanie, którym nie chciał się podporządkować. To przecież Nikoś stał za wielkim oszustwem podczas przemytu kokainy z Kolumbii do Gdańska. Polska policja przejęła 150 kg tej substancji. Ktoś doniósł, że środki są ukryte w drewnianych paletach. Po zatrzymaniu ciężarówki, która przewoziła nielegalny towar, oficjalnie cała zawartość, 150 kg, zostało komisyjnie spalone. W gruncie rzeczy całość przejął Nikoś, który przy pomocy skorumpowanych policjantów wywiózł narkotyki z depozytu.
Jednak Rosjanie również mieli swoje wtyki w policji i szybko prawda wyszła na jaw. To zgadzałoby się z wersją, że za zabójstwem Nikodema Skotarczaka stał Sergiej S., płatny morderca i były żołnierz specnazu. Jednak ta sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona. Barwne życie polskich gangsterów zazwyczaj kończyło się w najmniej oczekiwanym momencie. Każdą śmierć otacza również wielka tajemnica. Przy większości spraw śledztwa utknęły w martwym punkcie, a prawdy nigdy się nie dowiemy. Tak przecież było z Pershingiem. Jego życie skończyło się 5 grudnia 1999 roku, kiedy w Zakopanem dwóch zamaskowanych sprawców zastrzeliło bossa Pruszkowa na parkingu, gdy pakował sprzęt narciarski do swojego samochodu. Podobny los spotkał Zbigniewa Nawrota, który wyemigrował do Niemiec. Niedoszły król spirytusu w Hamburgu produkował alkohol, który później trafiał do Polski. 1 listopada 1991 roku wsiadał do swojego Ferrari Testarossa. Chwilę później po sportowym samochodzie została sterta złomu. Siła wybuchu ładunku podłożonego pod autem sprawiła, że poza gangsterem zginęły również dwie przypadkowe osoby. Co prawda w tej sprawie zatrzymano dwie osoby, ale czy faktycznie to oni stali za zamachem? Jedną z najsłynniejszych egzekucji mafijnych w Polsce jest ta przeprowadzona w restauracji Gama w Warszawie. 31 marca 1999 roku dwóch gangsterów, Ludwik Adamski, pseudonim Lutek, oraz Marian Klepacki, pseudonim Maniek, wybrali się do restauracji. Byli tam też inni ludzie powiązani z Wołominem. W pewnym momencie podeszło do nich trzech zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Była godzina 13, więc lokal był wypełniony postronnymi ludźmi. Nagle ciszę przerwała kanonada wystrzelona w kierunku tych dwóch mafiozów. Tego dnia w Gamie życie straciło 5 gangsterów z Wołomina. Według oficjalnych informacji za masakrą stał Karol S., były gangster, również z Wołomina. Dzisiejszy odcinek na pewno nie ma na celu pokazanie przestępców w dobrym świetle. Jest przestrogą, że życie przestępcy jest być może ciekawe, ale na pewno krótkie. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejny podcast. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.